Dalej już nie przejdziemy po peronie. Co nie oznacza, że dalej nie trwa budowa Nowej Warszawy Zachodniej. I jesteście ciekawi, jak wygląda nowy mural na obiekcie MZ2, który już od prawie 2 miesięcy tam jest, ale oficjalnie został pokazany dopiero w ostatni piątek października? Jeśli tak, to zostańcie w tym filmie i dokładnie sobie go przeanalizujemy. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, czym Zosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, gdzie znajdujemy się dzisiaj nad Warszawą Zachodnią, a konkretnie nad Trudowiskiem Zachodnim, Warszawy Zachodniej. Tutaj się znajduje na Odolanach, bo dokładnie tutaj powstał nowy obiekt MZ2, na którym powstał ten słynny mural. Słynny, bo o niego była awantura, dużo się działo, ale nie wszystko w dzisiejszym filmie Wam powiem oczywiście. Natomiast dużo dowiemy się i dużo zobaczymy, zaczynając od obiektu MZ3, który jest już mniej prawie całkowicie gotowy. Stąd pociągi dużych prędkości będą wyjeżdżać w kierunku Łodzi, bądź w kierunku CPK, jeżeli powstanie. Natomiast po lewej stronie będą dwa tory odstawcze, dzięki którym pociągi będą mogły tutaj stać, kiedy nie są użytkowane. Natomiast w tym miejscu na obiekcie MZ2, jak teraz widzicie, znajduje się ten jeden wielki, ogromny mural, który naprawdę muszę przyznać, że całkiem ładnie się prezentuje. Jest faktycznie ogromny, bo ma powierzchnię ponad 1164 metrów, zużyto do niego 400 litrów farby i gruntu i wykonanie jego zajęło 2 tygodnie 11 artystom, więc całkiem ciekawie to się prezentowało. Natomiast spytacie, kto mógł może go zobaczyć? Ano wszyscy pasażerowie, którzy tędy jeżdżą. Ci pasażerowie jadą w kierunku, no oczywiście, Łowicza, Poznania, Katowic, Krakowa, Grodziska Mazowieckiego czy Łodzi. Natomiast zobaczmy sobie, jak wygląda krok po kroku. Po pierwsze jest bezpieczeństwo i edukacja i następnie mamy element Hello Eyes. Jest też oczywiście Nowa Warszawa Zachodnia, element infrastruktury i modernizacji. Widzimy właśnie Nową Zachodnię, widzimy podbijarkę do torów, maszyny ciężkie i element środowiska, czyli oczywiście zieleń, drzewka i tak dalej. No i ten element taki charakterystyczny na przykład do karty miejskiej warszawskiej, czyli właśnie trasy, planowanie trasy, właśnie Polska, przyszłość zaczyna się dziś, czyli to, co możemy zobaczyć w przyszłości, samoloty, pociągi, promy, autobusy, samochody, PKP, polskie linie kolejowe, jak i również w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd, Budimex i Hello Eyes, Budimex dzieciom. No i tutaj ten mural się ciągnie do samego końca. No i teraz co jest ważne, co trzeba wiedzieć o tym muralu. Po pierwsze, on został wykonany razem wspólnie, we współpracy przez Budimex, jak i również przez PKP PLK, nie przez PKP S.A. Nie mylić z tym, co powiedziałem w poprzednim filmie. Natomiast to nie zmienia faktu, że mural powstał połowicznie. Jedna część jest realizowana w ramach właśnie wspólnego przejazdu. Natomiast sam mural powstał jakiś już czas temu. Macie ujęcia z mniej więcej połowy sierpnia 2023. On już wtedy tutaj był. Już wtedy pokazałem go dokładnie. Pojawił się film. Byłem zakopanym wtedy i ten film dziwnie zniknął, bo osoby, które go realizowały, poprosiły mnie grzecznie, żebym poczekał z publikacją tego filmu do momentu, kiedy faktycznie już mural zostanie oficjalnie zaprezentowany, więc tak to i również zrobiłem. Natomiast to nie oznacza, że mural był jedyną ozdobą tego obiektu. Wcześniej w tym miejscu były graffiti. Graffiti teraz nie ma, chociaż z tego co pamiętam, też po drugiej stronie obiektu się pojawiały w ostatnim czasie. Natomiast za chwilę wrócimy do muralu, bo jeszcze jest parę aspektów co do tego trudowiska. Po pierwsze, Warszawa Czysta, która się znajduje właśnie w tym miejscu. Tam prace raczej już teraz nie są zaawansowane, jeżeli chodzi o budowę. No i na samym końcu mamy oczywiście obiekt MZ1, ten wielki stalowy, który był przesuwany. Natomiast wracając do samego muralu. Mural jest i on powstał mniej więcej w pierwszej połowie sierpnia. Od tamtego czasu czekał na oficjalne zaprezentowanie. Nie będę wam mówić, ile razy słyszałem przesuwanie terminu, ale ostatecznie faktycznie udało się go ukończyć. Nie byłem na oficjalnym pokazaniu, chociaż wiem, że jakieś podobno ciekawe atrakcje były planowane. No bo mnie nie było, byłem zakopanym jeszcze, wlecałem wtedy w piątek, więc siłą rzeczy nie miałem jak wpaść. Natomiast mural z mojej osobistej strony mi naprawdę się podoba i ładnie, że w ten sposób została ta ściana udekorowana. Natomiast
warto tutaj podkreślić, że on jest zrealizowany połowicznie. Po pierwsze dlatego, żeby był po prostu na całej ścianie, dzięki czemu ładniej się prezentuje. Bo tak to byłaby tylko ta część bezpieczny pszczelarstw, czyli to bezpieczeństwo i edukacja. I tyle. A tak jest o wiele dłuższy. Mamy przyszłość, infrastrukturę, no oczywiście wielki napis PKP PLK, jak również Budimex. No dzięki temu po prostu cały mural jest o wiele bardziej wydłużony i łączy się w jedną współdzielną inwestycję. I faktycznie trzeba przyznać, że robi to wrażenie. No możecie to zobaczyć jeżdżąc pociągami, które przed chwilą wymieniłem. Od razu mówię z góry, nie wszystkie pociągi przejeżdżam obok niego i wiadomo, że jeżeli się jedzie obok niego do bezpośrednio po tym torze najbliższym, to też się dużo nie zobaczy. Najlepiej jak się jedzie w kierunku Radomia, ale teraz ten tor zbytnio jest nieużytkowany, bo tak w sumie trochę nie ma jak nim pojechać. Natomiast faktycznie mural ładnie się prezentuje. Szkoda tylko i wyłącznie, to jest moja taka osobista sprawa, że de facto tylko i wyłącznie z pociągu możecie go zobaczyć, no bo z bazy utrzymania KM-ki raczej wątpię, żeby ktokolwiek z was tam pracował, a nawet jeśli to od tej strony jest dosyć wysoki błot betonowy i z niego też go nie zobaczycie. Więc ładny. Ale no cóż, też wiem, chyba słyszałem jakieś pogłoski, że już on został ubrudzony, już jakieś graffiti było. No teraz to są ujęcia z 31 października, więc jak widzicie jest czysty, jest ładnie, nic na nim nie ma namalowane. No ale nie będę ukrywać, że jeżeli ktoś już wandalizuje nawet taki piękny mural, no to już jest całkowicie haniebne zachowanie. Nie mówię, żeby jakkolwiek graffiti, które tutaj jest realizowane w nielegalnych miejscach, było pozytywne, bo oczywiście się z tym nie zgadzam i tak jak już o tym ostatnio mówiłem w niejednym filmie, według mnie za to powinny być najsurowsze kary i nie tylko i wyłącznie pieniężne, ale również więzienia. Natomiast malowanie na muralu, który został zrealizowany za grube pieniądze, to już jest kompletnie i zupełnie inny poziom, którego całkowicie bym nie zrozumiał. Natomiast faktycznie jest, ładnie się prezentuje i trzeba przyznać, że to było realizowane też w ramach zakończenia tej całej kampanii Bezpieczny Przejazd. No i też na stronie PKP możecie zobaczyć na YouTubie ich, jak to było realizowane krok po kroku. Tylko oczywiście z tą tylko wyłącznie tą częścią pelkowską, nie z tą częścią Budimexu, ale no i tak całkiem ładnie to zostało zrealizowane. Szkoda tylko i wyłącznie, że faktycznie od sierpnia nie mogłem zbytnio wam nic o tym powiedzieć. I to jest jeden z takich aspektów, który mi się na pewno nie podobał, no ale no cóż, nie ma co mówić. Jest już, pojawił się, a i tak tam ten film obejrzało już prawie 10 tysięcy osób, więc no cóż, nawet jak jest już niepubliczny. Tymczasem, jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Film z całej Warszawy Zachodniej, z peronów podziemnych i przejścia podziemnego macie teraz w linku i w karcie w opisie. Tymczasem zachęcam was do zostania patronem Avizynosza i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach. Na moim kanale w najbliższych dniach będziecie mieli filmy Zakopanego, jeśli jeszcze nie mieliście, z całej Zachodniej. No i oczywiście pozostałe bardzo ciekawe aspekty, takie jak zajezdnia Nopol, tramwaj na Gagarina, czy jakaś tam linia kolejowa nr 7 z nocnymi rozjezdami. To wszystko przed nami, jak zawsze na kanale Avizynosz. Cześć!